Co do tych spadków, to jest ogólnie tak, że trzeba pamiętać o definicji procenta spadku, czyli 1 cm na metrze to jest 1%, bo niwelator pracuje w procentach. Jeśli pan chciał 3 mm spadku na metrze, no to co? Mamy oś X, oś Y, tutaj zaznaczona na niwelatorze to jest oś X, a z boku jest oś Y, też jest naniesione. Tu mamy oznaczenia. Tak? Oś X plus oś X minus. No i na przykład spadek będziemy robić tak, no bo oś X to jest w ten sposób, a oś Y to jest w ten sposób. Łatwiej będzie pokazać na tej osi zgodnie z ekranem, czyli zadajemy spadek z pozycji sprzętu, wchodzimy sobie X, Y w konkretną oś, podświetla nam się, znaczy mruga nam oś, która jest wybrana, nas interesuje oś Y, naciskamy Enter i teraz tak, będziemy dawać plus czy minus, to znaczy tu zależy, którą wartością się kierujemy, czy on będzie tam się podnosił, a tu spadał, czy tam spadał, a tu się podnosił. To nie ma dużego znaczenia, wiemy, że jak ma w tamtą stronę iść do góry, to będzie minus, a tu plus, nie? I teraz pana interesuje, jeśli by był centymetr na metrze, 2 cm na metrze, no to przed kropką zwiększamy sobie, czyli mamy 2% spadku, to jest 2 cm. No ale pan pytał o 3 mm, czyli idziemy dalej. Dziesiętne części procenta to będą właśnie milimetry. Chcemy 3 w Y na plus. I teraz tak, w jednej osi jest poziomy, a w tej osi będziemy go obniżać o 3 mm na metrze. Dajemy enterek. Laser przestał świecić, ale się kręci. To jest ważne, bo on teraz przeliczy tą wartość, ustawi się do tych wskazań, które my sobie życzymy. I po tym, jak przeliczy i włączy się laser, jesteśmy gotowi do tego, aby ten spadek wykonywać.